Cześć wszystkim, znowu Kłon 7, a to zagrajmy Sobera. Dobra, tak jak mówiłem, dzisiaj sobie zagramy w parę codziennych wyzwań, ponieważ one są całkiem ciekawe, przynajmniej przez jakiś czas. Trochę urozmaicenia wprowadzają do gry. Okej. Pierwsze, dostajemy trzy wyzwania każdego dnia, mniejsza o to, jakie. Znaczy właśnie, najciekawsze jest właśnie, że te wyzwania są różnego typu. I każdy wprowadza pewne dodatkowe zasady do gry sapera. Na przykład stuknięcia. Musimy stuknąć 15 zakrytych pól bez detonowania. I nie możemy używać flag. Okej, spoko, sobie poradzimy. Zobaczmy, tak, po pierwsze tutaj na pewno nic nie będzie, to jest białe pole. To jest jedna mina, więc tutaj nic nie będzie. Tak samo, tu jest jedna mina. Generalnie gra się tak samo, tylko trzeba spamiętać na pamięć, gdzie są miny. Nie można sobie tego zaznaczyć. Więc nie jest to jakby duże utrudnienie. Nie musimy odkrywać całej planszy, tylko musimy ileś tam min oznaczyć. Dobra. Tutaj jest jedna mina, tu nie może być, tu też nie może być. To jest. Tutaj będzie jedna mina, więc. Okej, dobra. Dobra. Musimy dwie plansze tak oczyścić do tego wyzwania. Dobra. Tutaj nie będzie miny, tutaj nie będzie miny, tutaj nie będzie. To jest jedna, tutaj też nie będzie. Dobra, co jeszcze możemy oznaczyć? Dobra, tutaj nie będzie min, tutaj też nie będzie. Dobra, tutaj będzie jedna mina, więc tutaj też będzie jedna, więc tutaj nie będzie. To jest jedna mina. Tutaj będzie jedna. Tutaj też nie może być. To jest jedna miejsce, tutaj nie będzie. To jest jedna miejsce, tutaj nie mogą być. Dobra, to jest jedna miejsce, tutaj nie będzie. Okej, spoko. Bez problemów. Za wygrywanie tam tych wyzwań dostaje się jakieś monetki, które nam jakieś tam medale dają. Ale to naprawdę nie ma większego znaczenia. Jedyne dla mnie, co się liczy, to, że są te. Jakby dodatkowe zasady. Okej, okay, to jest bardzo ciekawy tryb. Nazywa się Łowca Skarbów. Gdzieś na planszy znajduje się skarb otoczony minami. Nie musimy czyścić całej planszy, wystarczy tylko, że znajdziemy ten skarb. Jeżeli to zrobimy, to wygrywamy wyzwanie. Okej, okay, dobra. Okej, okay, szybko sobie odsłonimy to, co na początku mamy dane, no i idziemy szukać. Bardzo często udaje mi się dosyć szybko znaleźć ten skarb. Po jakichś naprawdę po szlakach. Zazwyczaj po prostu strzelam. Mamy dodatkowo 5 żyć, więc możemy się 5 razy pomylić. A nie tak jak w oryginalnym trybie gry. Okej. Okay. Gdzie się w ogóle nie możemy pomylić. Okej. Okay. Brata jedna mina. Dobra, co my tutaj możemy wywnioskować? Trochę w sumie mało mogę wywnioskować. Chyba niedługo będę musiał strzelać. Tak w sumie po prostu nie widzę sensu, kiedy ma się 5 żyć, nie widzę sensu, żeby się dłużej zastanawiać nad tym, co możemy strzelić. Dobra, zobaczmy tutaj. Okej. Okay. Tutaj nie może być. Co jeszcze? Tutaj musi być mina. Dobra, trochę mi to wolno idzie. Więc można by troszkę przyspieszyć. Tak. Trochę mi to wolno idzie w tym przypadku. Kiepska plansza się trafiła. Dobra, zobaczmy tutaj. Tutaj. To jest. Dobra. Troszkę tutaj strzelam, ale najwidoczniej teraz mi się dobre strzały trafiają. Dobra, to jest jedna mina. Jest jedna. Okej, dobra. Jest tutaj. Dobra. Straciłem dwa życia, ale to nie ma znaczenia. Mam jeszcze sporo. Chciałem tylko po prostu jakoś przepchnąć tą mapę, żeby jakoś szybciej poszło. Okej, okay, widzicie. Miałem bardzo. Bo po mojej ilości po szlak już można dosyć łatwo znaleźć ten skarb. Może trochę was z tym zaskoczyłem. Tak, ale zazwyczaj tylko znajduję taką ogólną zatoczkę, że już widać, że jest tam sporo min, to zazwyczaj strzelając do środka możemy znaleźć ten skarb. Bardzo ciekawy tryb. Może wiecie co, znajdę jeszcze jakąś inną mapę z tego trybu.
Ja aż ten trochę, ta trochę słabo poszła. Okej, saper, proszę cię, ładuj się troszkę szybciej. No, tak, te aplikacje metrowe. O, nie chciałem tego. Te aplikacje metrowe jednak mają do sobie to, że troszkę wolno działa. Okej, dobra. Okej, jest jeszcze łowca skarbów na średnim poziomie trudności. Więc może to jakoś się szybko uda. Okej, będziemy mieli dwie plansze do wyczyszczenia. To ciekawe, że tam trudny poziom trudności. Była tylko jedna plansza, tutaj jest średni i są aż dwie, więc ta mapa jest troszkę trudniejsza jak dla mnie niż poprzednia, chociaż poprzednia była oznaczona jako trudna. Okej, tutaj już nie mam co zaznaczać, ponieważ wiem, że tam nie może być skarbu, tak jak mówiłem. Idziemy to po najmniejszej linii oporu. A to mam licznik czasu, że trochę mnie wymusza szybsze działanie. Okej. Ciach. No właśnie. Tak. Trochę min, zobaczyłem, więc od razu strzelam. Tak. No, a gdybym spudował coś, trudno. Mam dodatkowe życia. Dobra. Co tutaj mamy? Tutaj już nie może być skarbu, więc nie ma sensu, żebym tam szedł. Okej, dobra. To jest. Może tutaj będzie tak. No. Bardzo lubię tak strzelać w ciemno. Też jest pewien dreszczyk emocji. Dobra. Okej. Przy okazji znalazłem flagi. To również bardzo fajny tryb. Bardzo fajny tryb. Mi się bardzo podoba. W tym trybie musimy oflagować 10. Nie, aż tak, musimy oflagować 10 min. Nie możemy stukać. Więc to również jest ciekawe wyzwanie, ponieważ bazujemy tylko na tym, co mamy dane na początku, i na podstawie tego musimy oznaczyć 10 min. Okej, dobra. Zazwyczaj to nie ma za bardzo tym problemu. Mamy wystarczającą ilość informacji, żeby to zrobić. Dobra, do roboty. Tutaj mamy dwójkę, co tutaj będzie? Tu będzie czwórka, tu też jest czwórka, tu jest trójka. Tutaj będzie jeszcze jedna mina. Dobra, co my tutaj możemy wywnioskować? Tu jest czwórka i trójka jednocześnie. Dobra, tu jest dwójka, więc tutaj będzie. Co tutaj jeszcze mamy? Ile to mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Więc to jest za mało min. Dobra. Tu jest jedna mina, więc dla tej czwórki. Muszą być jeszcze tutaj. Okej, pomyliłem się. Zdarza się. Dobra, spróbuję ponownie. To był jakiś mindfuck. Jakiś głupi błąd. Tak, dobra. Dwójka. Raz, dwa, cztery, piątka. Dobra, zobaczmy. Tutaj trójka. To jest jedna mina, więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, to nic mi nie mówi. Tu jest dwójka, więc tutaj muszą być jeszcze dwie miny dla tej czwórki. Dobra, co jeszcze? Tutaj muszą być miny. Okej, dobra, starczyło. Tak, troszkę te wybuchy są irytujące. Okej, zobaczmy jeszcze inny tryb. Okej, detonacja. Chociaż chciałbym znaleźć jakąś trudniejszą detonację. Na łatwym zapach. Okej, średni, może być. Detonacja jest, jak dla mnie, chyba najciekawszym trybem gry. Mianowicie, zamiast odkrywać miny, musimy je wysadzać. Mamy określoną liczbę ruchów, żeby całą planszę wysadzić. Jest 40 min, więc 4 razy możemy wskazać pole, na którym nie ma miny. Poza tym musimy wskazywać bezbłędnie, więc to również jest troszkę problemu. Ponadto, kiedy wszystkie miny wokół jakiegoś pola już zdetonujemy, to pole się odkryje, więc będziemy mogli iść dalej. Zobaczycie, jak to jest w praktyce. Okej, dobra. Chyba nie mam żadnych pewniaków na początku. Przynajmniej nie widzę takich. Więc chyba będę musiał strzelać na samym początku. Dobra, tutaj mam jedną minę, więc tutaj mam chyba największe prawdopodobieństwo szansy. Mam 50 pół na pół. Okej, trafiłem. Dobra. I potem jedziemy. Dwójka, jedynka, jedynka. Dwójka, dwójka, trójka. To jest jedynka, to nie wiem. Dobra.
Tutaj musi być... Tutaj dwójka, jedynka... Ciach, ciach, ciach. Tutaj czwórka, piątka, trójka. Tutaj też nie wiadomo. Okej, jedynka. Tutaj są na ogół. Ciach, ciach. Tutaj dwójka... Ej! Zbudowałem. A, tak. Tutaj była mina. Tak, mój błąd. Dobra, co jeszcze? Chyba znowu muszę strzelać. Zobaczmy, tutaj jest pół na pół, tutaj jest pół na pół, tutaj jest pół na pół, tutaj jest pół na pół. Dobra. Spudłowałem. A dobra, mamy sporo szans. Dobra, to była pierwsza plansza. Jeszcze jedna. I z głowy. Dobra, czy mam tu jakieś pewniaki? Dobra, tu jest jedna mina, więc tutaj może być trzy. Dobra, okej. Okay. Też był błąd. Ciach, 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 ciach. Dobra. Dobra, tutaj jeszcze mamy. Dobra, ty. Dwójka. O, tutaj dwójka, nie zauważyłem wcześniej. Tak, bardzo, bardzo bezstresowo i dosyć szybko się to czyści. Podoba mi się ten tryb. Całkiem ciekawo, przemyślany. Okej, okay, dobra. Fajran. Da? A, przy okazji dostałem już srebrny medal. Nie żeby to coś zaznaczało. Whatever. Okej, okay, dobra. I chyba poprzedniego dnia mieliśmy klasykę. To już chyba ostatni z trybów gry. Tak, łowca skarbów, detonacja, flagi, stuknięcia. No to jeszcze zagrajmy w klasykę. Nie, ale nie na łatwym poziomie trudności. Nie, powiedzmy, że na trudnym. To jest zwykła plansza, trzeba ją oczyścić. W sumie różni się od zwykłej gry tylko tym, że w środku jest jakby dziura planszy, a poza tym mamy 5 żyć. Więc to jest dodatkowo ułatwienie. A, i sporo pól jest tak randomowo po planszy odsłonionych. Więc to też spore ułatwia zadanie. Więc to jest troszkę nudniejsze, ale dobra. Żeby nie było. Również pokażę ten tryb. Dobra, zobaczmy. Tutaj 5. Tutaj 1. Uła. To nie. Tak. Jak się zagalopuje, to często właśnie jednym błędem mogę wiele żyć spalić. Tak, jakby był jakiś system, który sprawia, że po źle ustawionej minie ona się automatycznie odznaczy, to by było miłe, ale cóż, trzeba uważać. W końcu to gra o saperze. Tak, w końcu tego nazywa się saper. Więc to tam. Dobra, tutaj ciach. Okej, tu mam trójkę. Co tu jeszcze mam? Tutaj mam jedynkę. Co tu jeszcze mam? Tutaj mam jedynkę. Dobra. Tutaj jeszcze tutaj trójka. Dwójka. Tutaj chyba trzeba będzie strzelać, ale to zajrzę później. Tutaj mam jedynkę. Dobra, co tu jeszcze mam? Tutaj mam dwójkę. Tutaj mam jedno. Okej. No nic mi to nie mówi. To tu można wywnioskować. O, tutaj mam przecież jedynkę na rogu. Tutaj również dwójeczka. Czwórka. Dwójka. Tutaj trójka. Dobra. Ojej. Znowu źle bym zaznaczył. Zdarza się. Tutaj. Ciach, ciach, ciach. Tutaj trójka. Co ja tu jeszcze mam? Tutaj. Oj. O! To było blisko. Znowu coś się pomyliłem. Tutaj jedynka. Trójka. I dobra.
Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj jeszcze i zobaczmy, mamy dwie miny. To jest jedna, to jest druga, więc tutaj nie może być. Dobra, tutaj muszą być. Okej, dobra. Parę gaf popełniłem. Ale zdarzy się. Okej. Więc te wyzwania codzienne są jak dla mnie jedynym powodem, dla którego warto zainstalować Sapera na Windows 8. Może się one trochę też z czasem nudzą, są łatwiejsze niż rozwiązywanie standardowej planszy na ekspercie. Nie aż dają te dodatkowe życia. Naprawdę rzadko mi się zdarza trafić wyzwania, które rzeczywiście jakiekolwiek jest wyzwaniem. Jak już się ogarnie Sapera, o co w tym biega, to naprawdę te wyzwania są prościutkie do zrobienia. Ale okej, okay, zdobywa się medale. Ktoś lubi, może się pochwalić takim czymś na Facebooku. Tryb przygody, jak dla mnie, próbowałem podejść do niego parę razy, jest strasznie nudny i przekombinowany, więc nie polecam. Ponadto, jakby ktoś chciał, na Windows 8 również da się odpalić tego zwykłego Sapera z Windows 7. Trzeba tylko sobie znaleźć go, jak się ma komputer z Windows 7, trzeba sobie znaleźć jego egzeka, sobie przekopiować, znaleźć jeszcze jakąś DLL-kę, jest opisane gdzieś na internecie, jak to zrobić. I wtedy na Windows 8 można grać w klasycznego Sapera na Windows 7, który jest szybszy, bardziej przejrzysty, no i można go w normalnym okienku uruchomić i dużo szybciej się włącza, więc to również jest fajna opcja. Ale akurat nie miałem go pod ręką, więc postanowiłem, że pokażę wam tutaj Windows 8. Dobra, okej, okay, to tyle jeżeli chodzi o Sapera. Nie ma już nic, co chciałbym dodać w tym temacie. Chyba, że ktoś naprawdę chciałby pooglądać, jak mistrz Puno 7 szybko rozwala kolejne eksperty. Aczkolwiek wątpię. Okej, okay, więc tyle. Mam nadzieję, że pokazałem wam coś ciekawego w Saperze. Więc to tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia, usłyszenia w przyszłych grach. Na razie, cześć.